Cześć kochani, witam się z Wami ponownie na moim kanale, kanał Ezotarot. Dziś witam Was w czytaniu na brak kontaktu. Zobaczymy, czy ta osoba odezwie się do Ciebie, co ona myśli na ten moment o Tobie, o Was, o Waszej relacji, kochani. Do wyboru mam dwie talie dla Was, dwoma taliami będę dziś robiła Wam czytanie i dwa kryształki, na których są dwa obrazki aniołków. Wy sobie wybierzecie, który Wam odpowiada, który z Was przyciąga, która grafika. To jest numer jeden, aniołek. Przyjrzyjcie się, zobaczcie, przystopujcie. Jeżeli za krótko macie czasu na zastanowienie, to tutaj aniołek numer jeden, aniołek, motylek, aniołko, motylek, jak zwał, tak? To jest numer jeden dla Was. A to jest numer dwa. Przystopujcie, zastanówcie się, mam nadzieję, że dobrze widać i pomyślcie, który z tych kryształków, który z tych aniołków przyciąga Was bardziej do siebie. Kochani, dawno tego czytania nie było, czyli robimy aktualizację. Przechodzimy do talii numer jeden dla Was. Zobaczymy, dla osób, które wybrały talię numer jeden, co Wam się tu pokaże przy osobie, przy uczuciach, no po prostu przy osobie, o której Wy teraz myślicie, tak? Na której kontakcie Wam zależy, tak? Także zapraszam Was do czytania głównego, zostańcie ze mną, zaczynamy. No i mam talię numer jeden, mam tego aniołka, którego sobie wybraliście. On jest przewodnikiem tego czytania dzisiejszego dla Was. Ja karty oczyszczę. Karty oczyszczę. Jak widzicie, czerwone świece się palą, kryształ górski łącznie z kwarcem różowym jest naokoło, żeby skumulować tą energię, to przyciąganie uczucia, myśli i zamiarów tej osoby do Was. A ja już tasuję karty. Czytanie na brak kontaktu dla osób, które wybrały grupę kart numer jeden. Zobaczymy, kochani, co Wam się tu pokaże za chwilę. Kochani, powiedzmy, że robię tą aktualizację na najbliższe 3 miesiące. I powiem Wam tak. Rozłożę tylko karty do końca i Wam wszystko zaraz tutaj wyjaśnię. Teraz wszystko Wam tu wyjaśnię. Mam nadzieję, że przesunę karty, żebyście coś mogli zobaczyć też. Tak? I zaraz wszystko Wam tu wyjaśnię. O kochani, na pewno to jest osoba na pograniczu Waszej bratniej duszy i na pewno to jest osoba, która dla części z Was będzie przy Waszej pracy lub blisko Waszego domu gdzieś, dla części. Przypominam, czytanie ogólne, tak? I kochani, na pograniczu z kartą karmiczną mi wychodzi ta osoba tutaj. Na ten moment, co on, ona myśli o Tobie teraz, w tym momencie? Nie zapomniała o Tobie ta osoba. Ciągle te myśli tej osoby są przy Tobie, Ty mimo wszystko odczuwasz jej te myśli i też nie możesz wymazać jej z pamięci. Jest jakiś problem między Wami, relacja jest utrudniona, ale nie będę tu wchodzić w szczegóły. Nie stawiamy tutaj analizy relacji między Wami, tylko brak kontaktu. Ta osoba myśli, żeby się do Ciebie odezwać. Ta osoba myśli o tym, żeby się do Ciebie odezwać, ale wiesz, czego się boi. Boi się zacząć tej relacji od nowa. Boi się, że jeżeli do Ciebie się odezwie, to Ty odbierzesz to, że ona chce z Tobą być. A ta osoba nie myśli o stałej relacji. Kochany, tak jak w kartach mi tu wychodzi, tu jest ktoś między Wami stoi. Jest albo problemem jest sama ta osoba, czy to w mężczyźnie, czy w kobiecie, tak? Jej zblokowanie na relację stałą. Ona po prostu nie chce się wiązać na stałe, a boi się Twojego uczucia, że odświeży to uczucie w Tobie i Ty będziesz chciała, będziesz chciał
relacji stałej. Ona nie chce stałej relacji, ona nie chce się aż tak angażować, ona chce relacji luźnej, po prostu tak mi wychodzi, że chce relacji luźnej. Nie jesteś dla niej osobą obojętną, absolutnie. To, że jest między wami brak kontaktu, to tu jest, ten brak kontaktu wypłynął z tego, że albo ta osoba nie może ci ofiarować nic więcej poza tym, co już między wami było, albo wystraszyła się twojego podejścia do tej relacji, czyli twojego zaangażowania, tego, że może mówisz o uczuciach, może chcesz tych uczuć od tej osoby, ona ci tego dać nie może, tak? Ona nie będzie walczyć o ten związek. Ta osoba nie będzie walczyć o ten związek, nie będzie o tą relację walczyć ze względu na to, że ta osoba bardzo skupia się na sobie. I to jest na zasadzie, nie chcesz, no to trudno, tak? Nie, tak wybrałeś, no to trudno, tak będzie. Skoro taka twoja wola, to tak będzie, tak karty mi pokazują. Mimo tego macie w sercu, macie w myśli, macie w głowie, macie w snach. Czyli karty tu pokazują, że jak najbardziej ta osoba śni o tobie. Co jeszcze, kochani? Pomimo te karty tego, że możecie być kochankami, mogliście być kochankami, ta osoba trzecia mogła być między wami, to pomijam już to wszystko, ta osoba nie lubi być oceniana. To tak jakby usłyszała coś od ciebie. Coś, czego wcale nie chciała usłyszeć. Ona nie dopuszcza do siebie prawdy. Tak? Nie dopuszcza do siebie prawdy. Nie za bardzo lubi rezygnować i na ten moment ona by się do ciebie odezwała, powiem tak. Bardziej bym powiedziała, że czeka na kontakt od ciebie, ale widzę tu w kartach, że kontakt od ciebie już był i ona dalej się nie odzywa. Oczywiście część z was, dla części z was do 3 miesięcy ta osoba zaproponuje spotkanie lub jakąś rozmowę, ale na ten moment właśnie boi się tego twojego zaangażowania, boi się powrotu do tej relacji. Ja zobaczę, o, nawet już karta mi, co ukryte, co schowane przed waszym okiem. No rozstanie takie, bym powiedziała, bolesne dla obu stron, w sytuacji bez wyjścia, jakby to rozstanie było najlepszym rozwiązaniem, takim mniejszym złem, że tak jak ty, czy ta osoba, jeżeli to ty urwałaś kontakt lub rozstałaś się z tą osobą, dla części z was to będzie osoba spod znaku raka lub ryb. Jeżeli to ty się rozstałaś z tą osobą, to karty pokazują, że myślałaś, powiem wam tak, jeżeli karty działają w dwie strony, tak, odbijają uczucia tej osoby lub wasze, to albo ty, albo ta osoba myślała, że rozstanie jej przyniesie ulgę, a wbrew pozorom nie przyniosło ulgi, a tęsknotę i taki niemoc, bezsilność. Tak mi karty pokazują, kochani. Tak mi karty pokazują. I tu oboje tkwicie w przeszłości. Oboje myślicie o tej przeszłości, oboje analizujecie te błędy, które były między wami, te popełniane błędy. Analizujecie tą relację, wracacie do tej relacji myślami, wspominacie siebie nawzajem. Karty rezonują w dwie strony. Nie widzę tu na najbliższe 3 miesiące porozumienia, w sensie takiego, że nawet jeżeli ta osoba się odezwie do ciebie, to nie widzę tu dogadania się, bo wrócicie do punktu wyjścia. Na zasadzie, jeżeli ty będziesz powściągliwą osobą i nie będziesz naciskać na niego lub na nią, to jest szansa na porozumienie, bo ta osoba bardzo nie lubi takiego nacisku i osądzania, oceniania, tak jakby jakbyś ty nie rozumiała sytuacji, w której ta osoba jest lub czego oczekuje, tak? Tu tak mi wychodzi. Także możecie się dogadać tylko pójściem na kompromis. Tak karty dla was, kochani, pokazują. Tak pokazują dla grupy pierwszej. Teraz przejdę do grupy drugiej. Zobaczymy, co nam pokażą przy grupie drugiej. Mam tu karty dla grupy drugiej. Tak. To jest wasz aniołek, którego sobie wybraliście. Karty oczyszczę. Napiszcie mi też, kochani, w komentarzu, jakie chcecie kolejne czytanie. Czy jakąś aktualizację relacji, analizy partnerskiej, być może inne czytanie. Ja jeszcze zrobię czytanie dla nowych relacji, dla relacji świeżych. Jeżeli mi się uda dziś, to dziś. Jeżeli mi się nie uda, to wrzucę to jutro na kanał.
A teraz, kochani, już nie przeszkadzając, pytanie do kart na brak kontaktu na najbliższe 3 miesiące dla osób, które wybrały grupę kart numer 2 i tego sobie aniołka za przewodnika tego czytania. I już sprawdzamy, co nam karty pokażą dla Was. Zobaczymy, co ta osoba myśli o Tobie, tak? Co myśli teraz, co czuje teraz. Co nam tu w kartach wyjdzie. Rozłożę karty i zaraz Wam wszystko powiem. Przesunę Wam też te karty. Kochani, w kartach od razu wychodzi jakiś brak porozumienia między Wami i to bardzo taki konkretny. Macie zupełnie inne oczekiwania co do życia, co do spojrzenia na życie, na uczucie. Ty nie chcesz być albo osobą trzecią, albo osobą pomijaną, albo zabawką, albo osobą na zasadzie, osobą taką na zasadzie, jak Tobie pasuje, to ja się odezwę, jak Ci nie pasuje, to się nie odzywam. Ty chcesz mieć kontrolę nad swoim życiem, Ty chcesz uczucia prawdziwego, Ty chcesz tą osobę do życia, a nie do zabawy. Co ta osoba czuje? Ta osoba wie, że ma nad Tobą władzę, wie, że umie Tobą manipulować, wie, że Tobie zależy, tak? I tej osobie też zależy na Tobie, ale ona ma dwie twarze, ta osoba. Jedną twarz ma taką, powiem Wam, tak samo potrafi być takim Romeo, jak i tak jakby w karcie diabła, osobą, która patrzy tylko przez pryzmat fizyczny na życie, na związki, na relacje. Tu jest wielkie nieporozumienie między Wami, jeżeli chodzi o uczucia. Zupełnie innych rzeczy oczekujecie. Ta osoba chciałaby być z Wami, z kimś tam, ona by chciała mieć wszystko, ona nie chce rezygnować. Na zasadzie takiej, tak? Wie, że umie Tobą manipulować. Umie Cię przekonać do wszystkiego, umie Ci wszystko wytłumaczyć. Chociaż widzę, że Ty już nie dajesz się nabierać na te jego, jej bajery. Widzę, że zaczynasz sobie wszystko układać w głowie, zaczynasz odzwyczajać się od tej relacji, chociaż tu nie ma zapomnienia. Tu jest, kochani, uczucie niespełnione. Tu jest jednak ta tęsknota i ta miłość bardzo duża, takie przyciąganie bardzo duże i silne do tego mężczyzny lub do tej kobiety, tak? Ty chcesz zacząć coś nowego. Chcesz znów poczuć się szczęśliwą osobą, chcesz poznać kogoś nowego, ale na ten moment, dopóki nie wyczyścisz swojego serca z tej osoby, zaraz Wam pokażę, to ja nie widzę tutaj jakby szansy na... Dopóki nie wyczyścisz uczucia z tej osoby, tak, to ja nie widzę tu szansy na jakiś związek stały i stabilny, bo Ty mimo wszystko tak jakbyś porównywała wszystko, wszystkich do tej osoby, do tego mężczyzny, kobiety, tak? Tu jest walka o to uczucie, o tą relację. Dla części z Was już brak kontaktu jest dosyć długi i ja na te najbliższe 3 miesiące nie widzę kontaktu od tej osoby. Nie widzę, gdyż ta osoba... Na ten moment powiem Wam tak, w ogóle życie tej osoby jest bardzo skomplikowane i jest ta osoba, ma zaprzątniętą głowę czym innym, bardziej sprawami takimi przy nim, przy niej. Ma jakieś problemy i nie w głowie teraz ma Waszą relację. To tyle Wam powiem, na najbliższe 3 miesiące kontaktu nie widzę. Nie widzę kontaktu. Ty myślisz, marzysz, śnisz o nim lub o niej. On myśli o Tobie, tak myśli, nie widzę tu karty uczucia w sensie miłości jakiejś, tylko bardzo dużej chemii, bardzo dużego przyciągania. Na ten moment nie widzę kontaktu, gdyż on jakby nie chce wracać do czegoś, nie chce rozgrzebywać tej rany, nie chce dawać Ci nadziei na coś, tak? Tak mi karta pokazuje, po prostu, tak mi karta pokazuje. Na ten moment. Ja zobaczę, co ukryte, co schowane przed Waszym okiem. Widzicie, aktualizacje no, pokazują dla części z Was, to są czytania ogólne. Pamiętajcie, nie z każdym mogą rezonować.
to, że dzisiaj wyjdzie, że nie ma kontaktu ze strony tej osoby, nie znaczy, że ona się do Was nie odezwie, bo nie z każdym będzie synchronizowała moja karta. Ale na pewno, przepraszam, bo to telefon mój, ale na pewno nie z każdym będzie synchronizowała, ale na pewno co do 3 miesięcy to będziecie widzieć, jak karty się ułożą dla Was. I wiem, że z większością karty moje rezonują. Kochani, co jeszcze tu widzę? Tu jest problem w tej osobie. On nie wie co, on jest bardzo niezdecydowany, ale to aż tak niezdecydowany, że on myśli, że Ty będziesz czekała na niego wiecznie, na takiej zasadzie, tak? Że jest bardzo taką osobą w sobie zapatrzoną, bym powiedziała. Także przemyśl sobie, karta tu mówi, przemyśl sobie, czy na pewno ta osoba jest dla Ciebie, czy na pewno ona Ci da szczęście, czy Cię raczej nie zrani, nie będzie Cię trzymała w niepewności, kochani. Przemyślcie sobie to. Bo tu karta mówi, że część z Was już ma dosyć, o, chce odpuścić, tak? Chce odpuścić tą relację. Chce o tej relacji zapomnieć. Tak mi karty mówią. Ale jest ciężko, bo, no bo ta osoba jest bardzo osobą taką i fizycznie, i emocjonalnie w środku dla Was, no, przyciągającą. Tyle, kochani, ode mnie przy braku kontaktu dla Was. Jeżeli Wam się film podobał, oczywiście czekam na Wasze łapki w górę, czekam na Wasze komentarze co do czytania. Jak zawsze jesteśmy w kontakcie, piszcie do mnie. Przypominam, czytanie ogólne. Widzimy się w kolejnym czytaniu. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.